sprzęgło Ursus C330, nowy typ na 6 łapek, stary typ był na 3 łapki i się inaczej ustawiało. Chciałem pokazać, jak ustawić te łapki, bo ustawia się je tutaj na tych nakrętkach. 3 łapki są od jazdy, czyli te z miseczkami są od jazdy. Te, a te są od womu. Ta, ta i ta. I teraz tak, musimy pamiętać, że łapki od jazdy muszą być zawsze wyżej, bo pierwsze rozłączamy jazdę, potem rozłączamy urządzenie jakieś tam. Czyli te łapki z miseczkami muszą być wyżej. A ile wyżej? Według książki od tej powierzchni, o, od tej powierzchni obudowy sprzęgła, ja to sobie przykładam taki, powiedzmy, płaskownik, to jest akurat sufmiarka taka długa, przykładam sobie żeby złapać wymiar tej powierzchni tutaj, bo tutaj jest zagłębienie, więc ciężko by było to jakoś obliczyć. I łapki jazdy od tej płaszczyzny, o, możemy sobie tutaj sufmiarką, głębokościomierzem zmierzyć. Te łapki jazdy mają być na wysokości 33 mm, bo one muszą być wyżej. A łapki womu mają być na 27 mm. Czyli jazda 33, wom 27. Jak tak sobie złożymy, to można powiedzieć, że sprzęgło nam powinno już wszystko ładnie chodzić, ale no czasem może się okazać, że jakaś korekta może jeszcze tam być potrzebna przez okienko, ale najczęściej nie. Jeżeli ładnie sobie ustawimy tarczę w środku, wycentrujemy, to raczej powinno być wtedy wszystko dobrze. Jeżeli byśmy mieli regulować przez okienko, to według książki ustawiamy odległość tych łapek od łożyska oporowego, nazwijmy to. I wtedy odległość od łożyska do łapki jazdy, czyli tej wyższej, ma być 6 do 8 mm, a odległość od łożyska do łapki womu ma być 12 do 14 mm. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, jak zamontować te tarcze, bo dość często się zdarza, że po złożeniu nie działa prawidłowo sprzęgło, a okazuje się, że przyczyną po długich poszukiwaniach jest odwrócona tarcza. W nowym typie dłuższe frezy, ja to nazywam dzióbki. Dzióbki mają być do siebie. W nowym typie mają być dzióbki do siebie. Czyli dłuższe frezy mają być tak. W tarczy jazdy mają być dzióbek, czyli dłuższy frez do skrzyni biegów, a w tarczy wałka odbioru mocy, czyli w tarczy drugiego stopnia, dłuższy frez ma być do silnika. I to jest taka zasada. Jeżeli tak zrobimy, wszystko ma być dobrze. W starym typie jest inaczej. Inaczej się reguluje i tarcze mają być dłuższymi frezami na zewnątrz,
jakby od siebie, czyli tarcza pierwszego stopnia, czyli jazdy, ma mieć frez do silnika, tarcza WOM-u ma mieć frez dłuższy do skrzyni biegów. Dziękuję i pozdrawiam.